Audiodeskrypcja. Pojawia się plansza informacyjna z tytułem Centrum dla rodziny w powiecie sieradzkim. Asystentka osoby niepełnosprawnej wchodzi do pokoju, gdzie czeka na nią uczestniczka projektu zmagająca się z niepełnosprawnością. Obie panie przez chwilę rozmawiają. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne często borykają się z wieloma trudnościami. Asystentka i uczestniczka projektu spacerują po rynku w Sieradzu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oferuje szereg usług opiekuńczych. Asystentka i uczestniczka projektu wchodzą do apteki. Dzięki funduszom europejskim powołano projekt Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim. Wypowiada się Krystyna Marcińczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. W ramach projektu oferujemy usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz usługi opiekuńcze. Pomoc odbywa się w miejscu zamieszkania takiej osoby. Asystentka i uczestniczka projektu odpoczywają na ławce w parku. Ponadto oferujemy pomoc poza miejscem zamieszkania w formie krótkookresowego pobytu wytchnieniowego dla osób niesamodzielnych i dla opiekunów faktycznych, a także szerokie wsparcie dla rodzin zastępczych. Dzięki funduszom europejskim oferta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu jest całkowicie bezpłatna. Obie panie spacerują po parku. Razem dbamy o osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne. Zmieniamy Łódzkie z funduszami europejskimi. www.rpo.lockie.pl www.rpo.wub.loc.pl